Witamy Was po raz kolejny. Witam Ciebie, Grzegorzu, po raz kolejny. Witam też serdecznie Ciebie i Twoich widzów. Cieszę się, że nasze rozmowy na temat hinduizmu troszeczkę jakoś tak nabrały na sile i też widzę, że cieszą się zainteresowaniem, bo jest to temat dosyć ciekawy. Ostatnim razem spotykaliśmy się i rozmawialiśmy na temat pewnych stereotypów hinduizmu, czyli tym, czym hinduizm nie jest tak naprawdę. Ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali na temat, czym hinduizm praktycznie jest. I temat, który na dzisiaj przygotowałem, dotyczyłby trzech tych odmiennych ścieżek hinduizmu, albo tak by można było powiedzieć, takich trzech szkół teologicznych, które znajdują się w Indiach, czyli wisznuizmu, siwaizmu i siaktyzmu. No i będę Tak, wdzięczny, dokładnie. jeżeli pokażesz nam te różnice między tymi trzema szkołami teologicznymi i jak się w tym poruszać. Oczywiście, tak. Mówiłem poprzednio, czym hinduizm nie jest. Jeszcze tak w kwestii dodania do tego chciałbym powiedzieć, że hinduizm to nie jest oczywiście system, który gwarantuje nam raj na ziemi, bo tego raju na ziemi po prostu nie ma. W hinduizmie oprócz tych trzech religii, o których dzisiaj będę mówił, to jest oczywiście też typowo religijne zachowania, ale hinduizm też zawiera politykę, filozofię, szkoły walki, ateizm taki racjonalizowany Wedami. Jest mnóstwo guru, oszustów, są też gangi, które wykorzystują wersety wedyjskie, żeby usprawiedliwiać swoje czyny i selektywnie wykorzystują te wersety po prostu na swoją korzyść. Po prostu. Na szczęście też w hinduizmie jest też miejsce i przestrzeń na taką autentyczną podróż duchową, na taki postęp duchowy, pozareligijny. I ja jestem tego przykładem, że wychodząc z organizacji religijnej można również robić taki samo, dojść do samopoznania. Się jakby, prawda? Tak, taki proces samodoskonalenia, samorealizacja. Tego słowa szukałem. Natomiast przyszedł czas, żeby porozmawiać o tym trójpodziale, czyli o tym, czym hinduizm ten religijny jest. I tak ci powiem, gdyby trzy wielkie religie monoteistyczne, judaizm, chrześcijaństwo i islam, potrafiły żyć w zgodzie, wzajemnym szacunku i bez podżynania sobie gardeł, to można by mówić o takim jednym zwartym systemie, jaki jest hinduizm, czyli można by ich nazwać abrahamizmem czy zajordanizmem. No ale te systemy tak bardzo żyją w animozjach, że trudno je wiązać razem. Natomiast w hinduizmie jest tak, że różnice te są też bardzo duże, a może nawet większe niż w tych trzech monoteistycznych religiach. Natomiast Hindusi potrafią żyć ze sobą w pokoju, w takim wzajemnym szacunku i tolerować się wzajemnie i znosić. Po prostu żyją w zgodzie. W Indiach są trzy wielkie religie bazujące na pismach wedyjskich: wajsznawizm, siwaizm i siaktyzm. I dzisiaj sobie trochę pomówimy na te tematy. One żyją w koegzystencji, chociaż są bardzo różne od siebie. Indie szczycą się taką zasadą unity in diversity, czyli jedność w różnorodności. Jakiś hałas mam za oknem, mam nadzieję, że tego nie bardzo słychać, mi to przeszkadzało. Nie, spokojnie. I wiesz co, jeszcze to, co chciałem powiedzieć, Olek Czeszkiewicz w tej twojej rozmowie waszej powiedział, że o tym trójpodziale Brahmana na Wisznu, Shiva i Brahma, ale chciałem powiedzieć, że bardzo często jest to mylone, jakby to była taka główna trójca,
że Brahman składa się z takich części składowych, mógłbym się zgodzić, ale niekoniecznie bym uszeregował te trzy postacie obok siebie jako taką trójcę. Z pewnych konkretnych względów, tak jak mówiliśmy wcześniej, Vishnu jest to Bhagavan, czyli jedna z form najwyższego Pana. Brahma, ten stworzyciel, to już nie jest Bóg, tylko to jest półbóg i on jest o dużo niższej pozycji. Natomiast Shiva jest kimś takim jakby w połowie półbogiem, a w połowie Bhagavanem. W zasadzie tutaj chodzi o coś innego. To jest pewien taki archetyp linii czasowej, dynamika, statyka i entropia. Czyli to są takie trzy elementy, wokół których kręci się nasza rzeczywistość. Inaczej bym powiedział kreacja, stabilizacja i anihilacja, albo najprościej mówiąc stwarzanie, utrzymywanie przy życiu i destrukcja, czyli zniszczenie. To jest taki archetyp po prostu przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. One są spersonikowane, te trzy aspekty, ale nie należy ich traktować po prostu jako taką świętą trójcę hinduizmu, tak jak niektórzy chcą to widzieć. Dobrze. Trzy największe religie hinduizmu, czyli Vaishnavizm, Shivaizm i Shaktyzm. Co je łączy? Powiedzmy, tak jak wcześniej mówiłem, w tych trzech religiach występują pewne elementy podobne, takie jak na przykład puja, obrzędowość, stroje, śpiewanie girlandy kwiatów i tak dalej. Te wszystkie elementy zewnętrzne. Do tych elementów zewnętrznych też należałby tilak, to jest taki znak na czole, który ja mam namalowany. Przybliżę się trochę bliżej kamery. I tak, wszyscy nosimy tilak. Ale w zasadzie nosimy je inne. Także no może przejdę do tych rzeczy, które nas różnią. No to są inne tilaki. Pomyliłem się. A na czym ogólnie ta różnica polega w tych tilakach? Tak, nie wiem czy pamiętasz, użyłeś przy poprzednim filmie, użyłeś takiego jako planszę do naszego filmu użyłeś takiego starszego człowieka sadu, który miał na czole namalowane trzy poziome kreski i to był Shivaita. Natomiast ja jestem Vishnuitą, czy też Vaishnavą, jest to dokładnie to samo. I Vishnuici noszą pionowe tilaki. One mogą być szersze, one mogą być węższe, one mogą być malowane żółtą kreską, czarną kreską, czy jakąś białą kreską na temat symboliki tilaków to by można mówić bardzo dużo, ale tak najkrócej mówiąc tilak oznacza po prostu, że nasze ciało materialne jest świątynią Boga, gdyż zamieszkuje nas Paramatma, jeden z aspektów Boga mieszka w naszym sercu i nasze ciało jest tą świątynią Boga. To, że malujemy tilak, to po prostu dajemy jakby taki widomy znak, że jesteśmy tego świadomi, że w nas jest ten boski aspekt życia. No i tak, Vishnuici noszą pionowy tilak, Shivaici noszą trzy poziome kreski na czole, też one mogą być różnego kształtu i różnej wielkości oraz też różnego koloru. Najczęściej białe. No i szaktowie noszą czerwone kółko pośrodku czoła, no trochę pomiędzy brwiami, ale nie należy tego mylić z tym takim czerwonym bindi, z taką łezką, którą noszą kobiety, to jest jeszcze coś innego. Bindi oznacza opiekę, że jest kobieta pod opieką jakiegoś mężczyzny, czy to męża, czy to ojca, czy to brata. Natomiast czerwone kółko, znacznie większe od tego, jest tilakiem siaktowskim i oznacza podporządkowanie się jakiejś po prostu bogini. No i tak, inne są również w tych trzech religiach pisma.
chociaż cztery Wedy są niezmienne dla tych wszystkich czterech, dla tych wszystkich trzech ugrupowań: Jadżur Weda, Atharva Weda, Rig Weda i Sama Weda. Jest to taka część bazowa, na której się opiera cała ta Sanatana Dharma, czyli hinduizm. Ja wolę oczywiście mówić Sanatana Dharma, hinduizm, tak jak wcześniej opowiadałem, jest to nazwa trochę taka pejoratywna nadana przez muzułmanów. No oprócz tych czterech podstawowych wed są po prostu, jest Vedanta, czyli wszelkie księgi, które są jakby komentarzami do tych czterech podstawowych wed, i do nich należą Upaniszady, Purany, Itihasy, Brahmany i Aranyaki. I oprócz tego jeszcze jest taka, można powiedzieć, że jest taka trzecia grupa świętych pism, to są Tika, czyli komentarze ojców założycieli. To też jest traktowane jako pisma natchnione, ponieważ są to wielcy sadhu, wielcy święci, i ich komentarze są równoznaczne ze słowem Boga, po prostu ponieważ są oni w pełnej łączności z Bogiem dzień i noc, 24 godziny na dobę, więc cokolwiek napiszą, to może być traktowane jako prawda najwyższa. Tak, co jest jeszcze innego? Inaczej jest na pewno uszeregowany panteon bóstwa w Sanatana Dharmie, w tym hinduizmie. One mogą często być podobne. Jest Vishnu, jest Shiva, jest Krishna, jest Durga i tak dalej. Natomiast ważność jest inaczej uszeregowana. Na pewno dla Vishnuitów jest ważny sam Pan Vishnu i jego ekspansje, chociażby w moim przypadku Krishna, a tak dokładniej Radha Krishna, bo dla nas Bóg jest androgeniczny, czyli składa się jednocześnie z aspektu męskiego i aspektu żeńskiego. Ja przerwę na chwileczkę, tutaj zapaliłem kadzidełko i tutaj w moim pokoju się zrobiło trochę zbyt intensywny zapach. Zaraz to zagaszę. Dobrze. Miało to się palić 5 minut, a zrobiło się 15 minut i można się udusić trochę. Także w tym panteonie mogą występować też bóstwa, czy te postacie takie typowo czczone przez jedną z tych trzech religii, ale też niektóre są wspólne. Natomiast nawet jeśli są wspólne, to są inaczej uszeregowane pod względem ważności. Inne podejście do duszy i spraw wyzwolenia. Na przykład jest monizm, czyli taka jednia duszy najwyższej i duszy indywidualnej, ale można to traktować jako dualizm, czyli rozróżnienie. I trzecia filozofia, która łączy te dwie poprzednie, czyli taki monodualizm. Więc każda religia ma troszeczkę inne podejście. Jedna uważa, że jest jedność pomiędzy tymi dwoma aspektami duszy indywidualnej i duszy najwyższej. Druga uważa, że są one zupełnie odmienne i odseparowane, a trzecia filozofia łączy te dwa aspekty i mówi w zasadzie, że można je pogodzić. Inna jest prajodżana. Prajodżana, ja się zastanawiam, czy dla was nie jest za dużo trochę tych obcych słów, ale one są konieczne. Prajodżana to jest cel taki nadrzędny, który nam przyświeca w naszych praktykach duchowych. I,
I prajodżaną dla na przykład Wisznuitów jest bhakti, czy też mówiąc inaczej prema. Oczywiście to nie jest to samo, to bhakti to jest oddanie, prema natomiast jest to czysta miłość i to jest dla nas cel nadrzędny do osiągnięcia. Oczywiście nie ma czystej miłości bez oddania i nie ma oddania bez czystej miłości. Te rzeczy oczywiście wynikają same z siebie, dlatego mówimy o nich często wymiennie albo obok siebie. Natomiast dla Shivaitów takim najwyższym celem nadrzędnym jest mukti, czyli wyzwolenie. I oni stosują, żeby to osiągnąć, stosują taką jnana jogę, czyli praktykowanie wiedzy potrzebnej do osiągnięcia wyzwolenia. Oczywiście w przypadku Wisznuitów też my osiągamy to wyzwolenie, ale ono jest jako cel, bo jest to taki po prostu dar w postaci bonusu. Najważniejsza jest miłość, najważniejsze jest oddanie, a inne rzeczy przychodzą po prostu jako bonus. Niespecjalnie się staramy, żeby to wyzwolenie osiągnąć, ponieważ nie jest to rzecz najważniejsza. No i siaktowie z kolei są bardzo nakierowani na to życie tutaj materialne, zrozumienie świata materialnego, osiągnięcie jakiegoś zdrowia, jak najbardziej można osiągnąć zdrowie ciała i ich celami taką prajodżaną najwyższą dla nich jest bhukti, powiedzmy, czyli taka materialne powodzenie, kama. Kama to jest atrakcyjność płci przeciwnej, czyli tak, powodzenie u płci przeciwnej. To jest kama. Pratishta, czyli na przykład prestiż, sława, bycie znanym. To może być też jednym z celów dla siaktów. No i jest jeszcze oprócz tego siddhi, czyli moce magiczne. Tutaj w tym przypadku się praktykuje też odmienny rodzaj jogi, ale generalnie w siaktyzmie jest ta karma yoga. Tak jak w wisznuizmie jest bhakti yoga, w shivaizmie jest jnana yoga, a w shaktyzmie jest karma yoga i to jest ten podział jogi ze względu na potrzebę osiągnięcia celu. Natomiast jeszcze do jogi wrócimy, a może teraz. Też są inne odmiany jogi w shivaizmie, wisznuizmie, shaktyzmie, ale dzielone ze względu na inny aspekt, ze względu na metodę wykonywania. Czyli na przykład Wisznuici wykonują bhakti jogę lub asztanga jogę. Ja nie jestem specjalistą i nie będę się pchał w rejony, o których nie wiem wszystkiego dokładnie, także nie będę tego omawiał. A jest jakaś różnica, załóżmy taka sensowna, widoczna, między jogą w buddyzmie, a jogą w hinduizmie? Na pewno jest. Buddyści troszeczkę inaczej podchodzą i na pewno dużo mantr jest i powtarzania i w jednej, i w drugiej, ale myślę, że nastrój przede wszystkim jest inny. Tak jak mówiłem, nie będę może mówił o tematach, na których się znam słabo lub średnio. Ale ja się zastanawiam, czy to jest, załóżmy, jakieś takie różnica na płaszczyźnie filozoficznej, tak? Czy bardziej różnica na płaszczyźnie technicznej wykonywania, nie? Tylko to mi zastanawiało. Na płaszczyźnie technicznej może nie ma takiej dużej różnicy, natomiast w świadomości jest ta różnica, myślę, że bardzo duża, ponieważ dla bhakti, dla Wisznuity medytacją i praktyką jest w zasadzie wszystko, co ta osoba robi. Gotowanie czy wstawanie może być praktyką medytacyjną, jeśli poświęcimy to po prostu najwyższemu Panu.
Po prostu wszystko, co robimy w naszym życiu, wszystkie aspekty poświęcamy Panu i nasze spanie jest świadome, nasze czytanie jest świadome, rozmowy nasze są pełne świadomości. No a jedzenie to już na przykład każdy Wisznuita jest, je tylko takie rzeczy, które są ofiarowane Panu Wisznu, Panu Krysznie czy innej formie Bhagavana. Także nawet jedzenie, wąchanie i wszystko może być poświęcone dla Boga i to jest, wszystko jest częścią medytacji. Także to jest nawet to, jak przyjechałem do Stuttgartu i oczekiwałem, że tam po prostu będę miał dużo przestrzeni na siedzenie sobie w kwiecie lotosu i takie medytowanie, to się troszeczkę zawiodłem, bo tam po prostu zagonili mnie do kuchni do obierania ziemniaków i do mycia gary i wytłumaczyli mi, że to jest też medytacja. No to zgadza się. Tak, się bardzo zdziwiłem. W Shivaizmie jest Hatha Yoga, i jeszcze w szaktyzmie jest Tantra Yoga, Laya Yoga, Sahaja Yoga i bardzo może często słyszane w telewizji, w mediach Kundalini Yoga. Tak, tak. Kundalini Yoga, no też żeby, też nie jestem specjalnym znawcą, akurat teraz troszeczkę zaczynam przygodę z tym wszystkim, będę wiedział za jakiś czas trochę więcej. W każdym razie jest to metoda na osiągnięcie równowagi pomiędzy punktami energetycznymi naszego ciała. Są to jakby części ciała energetycznego, a nie fizycznego i w Kundalini Jodze chodzi o dobrą komunikację między tymi punktami zwanymi czakrami naszego ciała. Inna jest hierarchia trzech aspektów prawdy. Trzy aspekty prawdy to jest tak, Bhagavan, czyli jest to taki osobowy aspekt prawdy absolutnej, przedstawiany w postaci Pana Wisznu, Pana Kryszny, czy też każdej innej postaci. I to jest typowe dla Wajsznawów i te trzy aspekty oczywiście istnieją we wszystkich tych religiach, ale ale są inaczej uszeregowane i Wisznuici akurat czczą Bhagavana i uznają ten aspekt prawdy za najważniejszy spośród trzech. Natomiast dla Shivaitów najważniejszym spośród tych trzech aspektów jest Paramatma, czyli dusza najwyższa. To też jest najwyższy Pan, ale nie jest to postać osobowa, tylko taki spersonifikowana dusza najwyższa. To jest to, co właśnie zamieszkuje nasze serce, ta postać Pana. No i w szaktyzmie tym aspektem najwyższym jest Nirvishesha Brahman, czyli bezosobowa postać Pana, bezosobowy Brahman. Brahman może być rozumiany jako postać osobowa lub też bezosobowa i w szaktyzmie akurat jest ważniejsza ta bezosobowa. Shivaici też zresztą uważają, że jest to dużo ważniejsze niż ta osobowa postać Pana, ponieważ ona jest trudna do osiągnięcia, a bezosobowy Brahman jest trochę łatwy do osiągnięcia. To oczywiście jest inna filozofia, inne aspekty, inaczej się te rzeczy tłumaczy. No i jeszcze bym powiedział, że jest inny w tych trzech ścieżkach Sanatana Dharmy. Inny jest wymiar i bóstwo przewodnie, które jakby jest symbolem tego wymiaru, czyli dla szaktów najważniejszy jest wymiar materialny, który się nazywa w sanskrycie Jagat. I jego taką patronką jest bogini Durga. Zresztą wszystkie formy bogini, które się z nią wiążą, Kali, bogini Kali również jest jakby opiekunką świata materialnego. No i tutaj oczywiście uprzedzam, że Kali to nie jest bogini śmierci,
To nie jest demon. Ona po prostu groźnie wygląda, ponieważ jej celem jest opiekowanie się Matką Ziemią i mszczenie się na złych ludziach, którzy niszczą ziemię, niszczą naturę i generalnie mają taką naturę demoniczną. Ale przecież właśnie dla bogini Kali były składane te krwawe ofiary, tak? Tak, tak, to jest prawda, ponieważ... Że palono na przykład kobietę, nawet weźmy sobie Juliusza Verne, prawda, i kwestie, gdzie główny bohater przybywa do Indii i tam właśnie jest ta kwestia, że mąż umarł, Maharadża umarł, no to jego żonę palą na tym stosie razem ze zwłokami dla bogini Kali, tak? Ogólnie, nie? Był No. taki film dosyć niedawno, 15 lat temu, Liga Niezwykłych Dżentelmenów, i tam ten kapitan Nemo był przedstawiony jako hinduista, który wielbi boginię Kali, i mówiono o nim, jest w jednej scenie tego filmu powiedziane, że on czci czyste zło. Nie jest tak do końca, ja bym się z tym nie zgodził, po prostu są różne formy widzenia pani bogini Kali, są różne też kulty Kali i w różny sposób się tą boginię czci. Nie zawsze składa się jej krwawe ofiary, to znaczy najczęściej składa się jej mięso w ofierze, ale nigdy nie jest to mięso krowie, a już na pewno nie powinno to być mięso ludzkie, chociaż się zdarzały takie ugrupowania, które specjalnie zabijały ludzi, ale dzisiaj te ugrupowania już nie istnieją. Ostatnio były widziane około 150 lat temu. Brytyjczycy pomogli wytępić tak naprawdę. To były sekty. To były niebezpieczne sekty. Znaczy ogólnie z tego, co ja się jeszcze orientuję, to bogini Kali jest pojmowana jako pani kosmosu, jako taki absolut, można by powiedzieć, ale też i ona ogólnie jest brana jako taka pogromczyni duchów, demonów i zła, prawda? Tak, to prawda. Najkrócej mówiąc, bogini Kali, tak, żeby zrozumieć, kim jest Kali, trzeba powiedzieć, kim jest Durga. Durga jest to pani świata materialnego, pani dobrodziejstw, matki natury. Natomiast Kali jest obrończynią matki natury, i ona sprowadza zemstę na tych, którzy występują przeciwko naturze, tym, którzy są nienaturalni, tym, którzy gwałcą prawa natury, tak inaczej mówiąc. To jest taka wersja mroczniejsza, która sprowadza zemstę na tych złych. Czyli tak, światem materialnym zarządza Durga, światem materialnym, który się nazywa Jaga, zarządza Durga, i to jest bóstwo takie przewodnie w siaktyzmie. W siwaizmie najważniejszy jest świat tak zwanej jaźni, reprezentowany przez Atmana, to znaczy nazywa się to Atman, jaźń. Inaczej mówiąc, Atman to jest dusza najwyższa i nią reprezentuje Shiva. Także tutaj też dodałbym, że nie we wszystkich tych religiach wszystko jest upersonifikowane. Zwłaszcza shivaizm i szaktyzm traktują bóstwa jako takie tylko personifikacje, że wszystko jest tak naprawdę bezosobowe, ale można sobie to przedstawiać w formie upersonifikowanej. Także kiedy oni czczą Boga Shiwę, niekoniecznie muszą traktować go jako osobę, tylko przedstawienie go jako osoby na ołtarzu pomaga im sobie to wszystko wyobrazić. Natomiast oni wiedzą i wyobrażają to sobie inaczej, jako Shiva, czyli taka suma wszystkich dusz. No i dla wisznuitów takich jak ja, najważniejszym wymiarem jest świat duchowy, który jest nazywany Brahmanem, a reprezentowany jest przez Wisznu i przeróżne jego formy. W tym dla mnie akurat Kryszna, i jeszcze raz podkreślę to, Bóg jest androgeniczny, czyli reprezentowany przez postać męską i postać żeńską jednocześnie. To są aspekty męski i żeński tego Bhagavana. Jeszcze pytanie mam takie inne, troszeczkę z innej proszę. Beczki, bo
Bardzo często utożsamia się Kama Sutrę tylko i wyłącznie z kwestiami seksualnymi. Oczywiście jest to błędne, dlatego że Kama Sutra jest całą filozofią ogólnie. To nie są tylko kwestie seksualne, ale również są, jest to cała filozofia. Moje pytanie jest takie, czy Kama Sutrę można identyfikować jako pewien wymiar jogi ogólnie? Tak, jak najbardziej. Jest to kama yoga, tak jak, to znaczy jest to aspekt kamy, który praktykują głównie szaktowie, chociaż jak wcześniej mówiłem, że w naszym wcześniejszym nagraniu o takich czterech warstwach społecznych, to kama yoga była najbardziej przeznaczona dla królów i dla tego rycerstwa, czyli dla kshatriów. To była ta kasta, która najbardziej tego potrzebowała. Dla braminów nie było to tak istotne. Śudrowie byli pozbawieni, bo to była też wiedza taka ekskluzywna, w zasadzie przeznaczona dla królów i rodzin królewskich. Także to jest ten aspekt kamy, ten cel najwyższy do osiągnięcia. Czy jeden z celów do osiągnięcia dla kama? Kama w sanskrycie oznacza przyjemność, prawda? Tak. Można też powiedzieć, że kama oznacza pożądanie. Można różnie tłumaczyć to słowo. W moim imieniu też występuje słowo kama. Jest ono tam zakamuflowane, dlatego że moje imię to jest Gopi. Go to znaczy krowa. Gopi to jest pasterka krów, a Kanta to znaczy kochanek, czyli moje imię znaczy kochanek, ukochany wszystkich gopi, ale ten ukochany to nie jest taki najwyższy przyjaciel, to jest raczej ukochany, do którego ma się pewien rodzaj pociągu romantyczno-seksualnego. Tu by można też bardzo dużo mówić, ale jak byłem w Indiach w 2016, spotkałem bardzo mądrą osobę, która mi pomogła również odkryć jeszcze jeden aspekt tego mojego imienia, o którym nie wiedziałem. To, co mówię, ukochany wszystkich pasterek Gopi z Vrindavany, to jest znaczenie, które dostałem jakby w pakiecie inicjacyjnym w 2010 roku, kiedy przyjmowałem inicjację. Dostałem to imię również. Dostałem mahamantrę i zostało mi też wytłumaczone pokrótce znaczenie mahamantry i znaczenie mojego imienia własnego. No oczywiście wytłumaczono mi, że to ten przyrostek das oznacza to, że nie jestem samym panem Bhagavanem, że nie jestem samym Kryszną, ale że jestem jego sługa. Słowo das oznacza sługa. Gopikanta jest jednym z imion Kryszny. No i kiedy byłem w Indiach, rozmawiałem z jedną świętą osobą, z pewnym sadhu i mówiłem, że ja nie należę do Hare Krishna, ponieważ dla mnie najważniejsza jest pani Srimati Radharani. Krishna jest jakby dodatkiem do pani Radharani, to takie moje prywatne zrozumienie. No i ten sadhu mówi, a jak ty masz na imię? Gopikanta. On mówi, o, wspaniałe imię, a czy ty wiesz, że twoja ukochana pani Radharani występuje w twoim imieniu? Ja mówię, no nie wiedziałem. No i mi wytłumaczył, że Śrimad Bhagavatam to jest ta książka, zaraz pokażę, Śrimad Bhagavatam. To jest pierwsze kanto z 12. Bardzo gruba książka. Pierwsze z 12. Śrimad Bhagavatam to jest, tak jak wcześniej mówiłem, komentarz, czyli taka Vedanta, naturalny komentarz do tych czterech Ved. Śrimad Bhagavatam jest w zasadzie na temat Śrimati Radharani, jest o tym wszystkim, że wszystko jest energią i wszystko należy do Bhagavana. Natomiast o ile to jest książka o samej Śrimati Radharani, to nigdy nie wymienia jej imienia. I w rozrywkach Kryszny Śrimati Radharani pojawia się w tej księdze, ale jest nazywana Gopi. Tak jakby była jedną z Gopi, albo tą najważniejszą ze wszystkich Gopi. Nigdy nie jest wymieniona z imienia, nazywa się Gopi. I to dlatego
Gopikanta to jest ukochany pani Śrimati Radharani, która się ukrywa pod imieniem Gopi. A w momencie, zastanawiam się, w momencie, kiedy te imiona są nadawane, załóżmy, czy w momencie, kiedy przejdziesz jakąś inicjację, czy w momencie, kiedy stajesz się kapłanem? Jak to było? Nie, pierwsza inicjacja, to znaczy też są różne ścieżki wisznuickie i różne też są zasady przyjmowania inicjacji w różnym momencie naszego życia, tak na przykład w ISKCONie, czyli w tym popularnym Hare Krishna, żeby otrzymać inicjację, trzeba sobie bardzo mocno zasłużyć, na przykład mieszkać rok w świątyni albo mieć nieposzlakowaną opinię. Trzeba po prostu przejść przez jakąś tam selekcję i być zarekomendowanym dla guru. Natomiast w tej ścieżce, którą ja wybrałem, inicjacja jest jakby takim kredytem zaufania. Guru w mojej sandze dawał inicjację praktycznie każdemu, kto nią poprosił. Wystarczyło tylko, że tam zadał kilka pytań testujących, czy ta osoba nie robi tego dla żartu, czy ta osoba ma zamiar zrobić jakiś postęp duchowy. Natomiast zupełnie jest inne podejście do drugiej inicjacji, która już wynika z pewnej praktyki i druga inicjacja, przynajmniej w tej religii, do której ja się, w tej grupie wyznaniowej, do której ja się przyłączyłem, druga inicjacja była też już dawana przez rekomendacje jakichś starszych towarzystwa, community. No i trzeba było być wegetarianinem i trzeba było już intonować minimum 16 rund mahamantry. Co jest 16 rund mahamantry to jest około 2 godziny dziennie, a nie to jak w jednym z swoich filmów powiedziałeś, że 8 godzin dziennie. To jest około 2 godzin dziennie. Okej. Właśnie te filmy niektóre, które ja wcześniej robiłem na temat hinduizmu, też uważam, że powinny podlegać pewnej korekcie, dlatego też spotykamy się i jeżeli tam zostało coś źle powiedziane, bądź nietrafnie powiedziane, bo ja akurat nie jestem jakimś znawcą hinduizmu, to zawsze będzie fajnie, jeżeli będziesz na moim kanale je korygował, no nie? Tak, oczywiście, ale ja w nastroju łagodności. Wiesz, ja tam absolutnie nie robię z siebie znawcę hinduizmu, dlatego też nawet jeżeli się pojawiły z jakimiś błędami, bardzo dobrze jest, jeżeli ty je korygujesz, bo o to chodzi, żeby kanał wzrastał, tak? I żeby była rzetelna. Tak, oczywiście, ale w nastroju świadomości, w nastroju takim pokojowym, w nastroju tolerancji, wzajemnego zrozumienia. I bo o to chodzi tutaj, szerzenie świadomości. Tu nie chodzi o jakąś wojnę międzywyznaniową. Bynajmniej mnie to nie interesuje. Jakieś konflikty międzywyznaniowe. Okej. Ja mam takie pytanie. Zastanawiam się o czymś innym, bo często na przykład mówi się o pewnych religiach wojowniczych, wiesz? W sensie takim, że można powiedzieć, że chrześcijaństwo się zarzuca, że były jakieś krucjaty, coś tam, coś tam. Islamowi się zarzuca, że jest wojowniczy ogólnie, tak? No jeśli chodzi o judaizm, no to też wiemy, jak tam jest, tak? Natomiast pytanie, czy hinduizm, no albo buddyzm może bardziej jako filozofia jest, ale czy hinduizm ogólnie może być uznawany za religię wojowniczą, czy też nie? Twoim zdaniem? Zdecydowanie nie. Kshatriowie występują jako ta klasa rycerska, natomiast to dlatego, że po prostu każde królestwo było zagrożone przed atakami z zewnątrz. Oczywiście ludzie są tacy, jacy są. Ludzie nie są wcielonymi aniołami i czasami są jakieś animozje. W historiach wedyjskich jest też bardzo dużo konfliktów, chociażby jedno z tych najsłynniejszych pism puranicznych, czyli Bhagavad Gita, jest to historia wojenna. Jest to rozmowa Kryszny z Ardżuną, która się odbywa w trakcie bitwy.
No i do takich bitew dochodziło. Oczywiście Pan Kryszna interweniował wtedy, kiedy byli zagrożeni jego wielbiciele. No ale w każdej innej postaci mogła się pojawić taka wojna. Te wojny się pojawiały, ale jeszcze raz chciałbym zaznaczyć, że Hindusi, pomimo że czasami uczestniczyli w wojnach, to raczej były to wojny obronne. Jest to raczej naród pokojowy, który po broń sięga tylko wtedy, kiedy musi. No może ostatnimi czasy się to trochę zmieniło. Indie teraz zadarły bardzo mocno z Pakistanem i szykują broń atomową przeciwko Pakistanowi, a Pakistan przeciwko Indie. Ale jeżeli już na zakończenie jesteśmy w kwestiach militarnych, to chciałbym tylko zaznaczyć, że Indie są jedynym państwem na świecie, które posiada kawalerię na wielbłądach, tak? Dlatego, że w 1986 nie wiedziałem. Roku, no w 1986 roku bodajże jeden pułk czy jedna dywizja została powołana do życia i armia indyjska posiada kawalerię na wielbłądach. Jest to jedyne państwo, które posiada. Także to jako ciekawostka taka militarna. Dzięki ogromne, że znalazłeś troszeczkę czasu, żeby jak najbardziej te kwestie dotyczące. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Jak będą, a może ja mam taką propozycję, może nasi widzowie zaproponowaliby kolejny temat. Spróbujemy spośród komentarzy wyłowić jakieś ciekawe pytania i propozycje naszych widzów. Może pomogą nam wybrać temat na kolejne spotkanie. Jasne, jasne. Zachęcamy do komentowania, zachęcamy, żeby wrzucać pytania. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Radę, radę.